Cześć, dzień dobry kukuryku. Witajcie dzisiaj kukuryku na poziomie, mam nadzieję. I ten dawno obiecany odcinek, który ma być takim pozytywnym spojrzeniem na całą sytuację, bo my się skupiamy na negatywnych aspektach i to parę osób się już skarżyło, że to takie jest depresyjne, przytłaczające. No więc dobrze, czy w ogóle można jakieś tam pozytywne strony tej sytuacji znaleźć? Oczywiście, że można. To jest kwestia spojrzenia. I pierwsza taka pozytywna rzecz, która mi się narzuca, to jest to, że ta sytuacja nas wyrywa z takiego uśpienia, w którym się znajdowaliśmy od wielu lat. Ponieważ te wszystkie procesy, które my teraz obserwujemy i z którymi próbujemy walczyć, one już były w ruchu od dłuższego czasu, tylko że to się działo wszystko bardzo powoli i to było bardzo niewidoczne. Jeśli chodzi o na przykład podawanie obowiązkowo różnych preparatów, to ja to obserwowałem już w Wielkiej Brytanii pewnie około 10 lat temu, kiedy tam się zaczęła dyskusja na temat grypy i właśnie tego, że pracodawcy powinni mieć takie prawo, żeby wymagać od swoich pracowników obowiązkowego zabezpieczenia preparatami. Ponieważ te preparaty były promowane również na zasadzie dobrowolności od dłuższego czasu tam, ale stopień ich używania był dosyć niski. No więc była dyskusja, żeby ludzi po prostu zmuszać do tego. To gdzieś tam umarło. No wiecie, grypa to nie jest taka choroba, która wzbudza w nas lęk, obawę o przyszłość. I dlatego to gdzieś tam padło. Ale to był proces, to już taka myśl istniała i ona była gdzieś w rzeczywistości, tylko nie była tak nachalnie promowana. Więc to jest pierwszy, moim zdaniem, bardzo pozytywny aspekt tego, że my teraz widzimy już, z czym mamy do czynienia. No, chodzi po prostu o ludzi, o firmy, które próbują wymusić pewne działania na całym społeczeństwie i zrobić to właśnie stosując aparat państwowego przymusu. I dobrze, że to się stało jasne, dlatego że te rzeczy wzbudzały tam oczywiście niepokój w niektórych małych grupkach, ale ogólnie my nie byliśmy świadomi jako społeczeństwo tego, że coś takiego w ogóle się próbuje z nami robić i to przechodziło niezauważone, więc to zapiszmy sobie na plus. Drugi plus, od razu łączący się z tym, jest taki, że w tej chwili stało się zupełnie jasne, że te organizacje, ciała, które próbują właśnie ten przymus na nas wymusić, one są ze sobą połączone i skomunikowane. Dlatego, że do tej pory my mieliśmy takie bardzo fałszywe przekonanie, że tutaj jest jakaś, w jednym kraju jest jedna organizacja, w drugim druga. Te wszystkie organizacje ochrony zdrowia, one są w ogóle niepołączone i to też mieliśmy takie fałszywe przekonanie, że jak coś nie pójdzie w jednym kraju, to można zawsze przecież się przenieść do drugiego i tam nam pomogą, czy to w sprawach zdrowotnych, czy to w prawnych, jeśli chodzi o nasze, o pozbawianie nas naszych praw. To takie złudzenie funkcjonowało, zresztą funkcjonuje cały czas, jest część ludzi, która w to wierzy, oni oceniając źle jakieś tam działanie w Polsce, to liczą na to, że jakiś ciało zagraniczne czy tam międzynarodowe może nam tutaj pomóc. Otóż w tej chwili widać wyraźnie, że w takich sprawach fundamentalnych to jest niemalże monolit, tak by to można powiedzieć. No widać na całym świecie te powtarzające się schematy działania. Są wszędzie lockdowny, ale na przykład jak są jakieś słuszne demonstracje, to oczywiście one są czasowo po prostu zagrożenie platfusem naszym ukochanym znika i tam wtedy można protestować, czy to jakieś tam
czarne życia, czy czarne marsze, czy cokolwiek, to wtedy to jest wszystko super, natomiast wszelkie inne rzeczy to jest oczywiście znowuż zagrożenie wzrasta. To jest schemat, który się powtarza od Stanów Zjednoczonych po Polskę i poprzez całą Europę. Także widzimy, że gdzieś tam te rzeczy są połączone. Szereg wystąpień polityków, były takie kompilacje robione, spróbuję coś takiego znaleźć i wrzucić też na grupę Kukuryku, do której zresztą zapraszam, uczestnictwa na Facebooku, gdzie wypowiedzi polityków różnych krajów, w różnych językach, nagle po przetłumaczeniu się okazuje, że oni mówią praktycznie jakby czytali z tej samej kartki. Także no to też musi to gdzieś zastanawiać, bo to są kraje, niektóre z tych krajów gdzieś tam jakąś wspólną politykę prowadziły, ale niektóre są zupełnie osobne. Nie wiem, takie kraje jak Francja i Wielka Brytania, które ostatnio się bardzo na siebie pogniewały, wiemy o Brexicie, a tutaj nagle się okazuje, że pewne rzeczy po prostu lecą z tej samej kartki czytane. I oczywiście to jest niepokojące, ale myślę, że dużo lepiej jest wiedzieć, że coś takiego istnieje, niż żyć w takiej właśnie błogiej nieświadomości i w takim poczuciu, że oj, jak tutaj coś się w Polsce źle dzieje, to przecież możemy poprosić o pomoc na Zachodzie, a w najgorszym wypadku no indywidualnie to po prostu spakować manatki i wyjechać. I teraz właśnie stanęliśmy przed taką sytuacją, że uświadamiamy to sobie, że tak nie jest, że my tutaj jesteśmy, nie chcę powiedzieć skazani, jesteśmy, ale jesteśmy, właśnie znajdujemy się w tym kraju i tutaj stajemy przed tymi wyzwaniami i tutaj musimy sobie z nimi tutaj radzić. To jest taka świadomość, może też trudna do zaakceptowania na początku, ale lepiej jest to wiedzieć, niż żyć właśnie w jakichś błogich iluzjach. Także uważam, że to jest pozytywny aspekt. I najważniejszy chyba pozytywny aspekt według mnie, i taki już jednoznacznie pozytywny, to jest to, że ta sytuacja nas zmusiła do wyjścia poza krąg takich codziennych, zwykłych znajomych i nagle odnajdujemy gdzieś tam bratnie dusze w różnych niespodziewanych miejscach, bo muszę powiedzieć, że ekipa Kukuryku, która tutaj nam się zaczyna tworzyć, to ludzie nie do końca wszyscy, z którymi gdzieś tam miałem wcześniej bliski kontakt i nagle się okazuje, że gdzieś tam w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym środowisku są ludzie, którzy myślą podobnie i którzy, co już pokazaliśmy, nie tylko myślą podobnie, ale są w stanie przyjechać, spotkać się w świecie rzeczywistym, coś razem zrobić jakieś działanie. I to jest bardzo ważne, bo oczywiście takie działania w sieci, gdzieś tam jakieś filmiki, klikanie, no to jest sympatyczne, ale to nie zastąpi nam realnej akcji w sytuacji, w której się znajdujemy, bo oczywiście władza gdzieś tam kontroluje te sytuacje i te stany, stan poglądów ludzi, którymi zarządza, monitoruje tam sytuację w mediach społecznościowych, żeby wiedzieć, jakie rzeczy są popularne, jakie są niepopularne. Ale decyzje o tym, czy pewne rzeczy wprowadzać, czy nie, no to biorą się tylko i wyłącznie z tego, że władza sobie zdaje sprawę ze skali niezadowolenia, ze skali protestu, którą się wyraża po pierwsze zachowaniami codziennymi, czyli tym, czy my się dostosowujemy, czy się nie dostosowujemy na co dzień do takich rzeczy, na przykład jak zasłanianie twarzy. Tutaj bardzo oczywiście pomogło to, że część tych pierwszych, kiedy taki był najostrzejszy atak na to, na ludzi i rzeczywiście padały ciężkie kary, że sądy jednak stanęły po stronie prawa i większość tych rzeczy została uznana za bezprawne i odrzucona.
ale jest to ważne, żebyśmy cały czas to pokazywali. Nie chcę się teraz wdawać w dyskusję o zasadności takiej naukowej noszenia tych wszystkich osłon. No wiemy na pewno, że tak jak to jest praktykowane, to po prostu nie może działać. Te chusteczki, te kawałki jakiejś tam ligniny, no to nie jest nic, co by mogło pomóc w tej sytuacji, natomiast uprzykrza nam życie i powoduje, że żyjemy w takiej atmosferze ciągłego strachu. To naprawdę jest przeciwproduktywne moim zdaniem. Ale najważniejsza rzecz to właśnie to, że potrafiliśmy się skrzyknąć i wychodzić na ulicę w tych kluczowych momentach, bo to jest ten ostateczny argument, że żeby przed pewnymi rzeczami się ta władza jednak cofnęła. Oni po prostu wiedzą, że ludzie na to nie pozwolą i na szczęście w Polsce nie udało. Możliwe, że to wynika z tego, że my tak bardzo szybko weszliśmy w takie ostre zamknięcie i ludzie się tym po pierwsze uwierzyli w to, że to jest tylko na 2 tygodnie, a potem poczuli się troszeczkę oszukani tą całą sytuacją i już ta nieufność do władzy pozostała, do tych działań takich masowych. Zupełnie odwrotnie niż na Zachodzie, gdzie oni tam dosyć długo mówili, że w ogóle nic nie będą wprowadzali, żadnych obostrzeń, a potem jak przywalili, to już nie było co zbierać. No to myśmy to zrobili odwrotnie i myśmy, myślę, że się zabezpieczyliśmy się przed tym, uodporniliśmy się jakby na to, na tą i propagandę, i na te przekonywania, i na wszelkie tego typu próby właśnie masowego działania na nas. Także ten taki ostry i gwałtowny start, oczywiście on się nie odbył bez ofiar, bo wiemy i z mnóstwo zrujnowanych biznesów, i gigantyczny wzrost samobójstw. No i to, co jest najgorsze w tym wszystkim, czyli te nadmiarowe zgony, to wszystko jest oczywiście faktem, ale ludzie zrozumieli bardzo szybko, że coś tutaj w tych działaniach jest nie w porządku i udało nam się na to uodpornić. I teraz ta władza ma problem, żeby takie rzeczy właśnie przeprowadzać. Także to są moim zdaniem plusy tej sytuacji, w których się znajdowaliśmy. Po pierwsze, przeciwnik się musiał odsłonić, także zobaczyliśmy, w co gramy na takiej arenie globalnej, światowej. Pewne struktury musiały się ujawnić, które były, i połączenia, które były niejawne, i to też jest plus, bo to naprawdę robi, przynajmniej na mnie robi to gigantyczne wrażenie, kiedy na całym świecie zupełnie różne państwa, które zdawało się jeszcze wczoraj prowadziły zupełnie odrębną politykę, czasami wrogą czy sprzeczną ze sobą, nagle robią dokładnie wszyscy to samo. I ten trzeci aspekt, taki społeczny, dla nas pozytywny, gdzie zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę musimy sobie nawzajem pomagać, nie tylko klikając, ale też działając. Dużo fajnych przyjaźni mi się odnowiło, ludzi, z którymi gdzieś tam straciłem kontakt. W tym pierwszym okresie takim zamknięcia, gdzie no, korzystałem z tego, że mam duży ogród, że można było do mnie przyjść, tam gdzie ludzie nie wolno się było spotykać, w zasadzie ludzie się bali wychodzić z domu. My się spotykaliśmy na wolnym powietrzu i to było fajne. Taki zwyczaj, który mam nadzieję pozostanie już, nawet jak już sobie poradzimy z tą sytuacją, bo nie wątpię, że ostatecznie
wygramy, ale to coś pozytywnego pozostanie. To, że nauczyliśmy się znowuż organizować fajne imprezy, prywatki, czego już w zasadzie od jakiegoś czasu się nie praktykowało prawie. No to wszyscy chodzili po knajpach, siedzieliśmy gdzieś tam w domu, potem szliśmy do knajpy, spotkać się tam z ludźmi, rozchodziliśmy się każdy w swoją stronę. A tymczasem od 2 lat no to kwitnie już taka scena prywatek, jakichś mniejszych imprez, takich nie do końca ujawnianych wszędzie. I to jest ten aspekt pozytywny, który mam nadzieję pozostanie. To są najbardziej wartościowe kontakty, to są najbardziej wartościowe chwile spędzane z przyjaciółmi na rozmowach. Niekoniecznie właśnie gdzieś tam w jakichś klubach, które muzyką głośną próbują nas skłonić do tego, żeby po prostu się tam odurzać tylko jakimś alkoholem czy czymś innym i w takim otumanieniu spędzać ten czas. Myślę, że wszystkie te spotkania takie bardziej prywatne mają jednak troszeczkę inny charakter. Oczywiście jest zabawa, jest muzyka, ale ten kontakt jest bliższy, można porozmawiać, można więcej tego czasu ze sobą spędzić i to jest naprawdę fajne. Zresztą czego doświadczyliśmy ostatnio na spotkaniu Kukuryku i myślę, że na następnych spotkaniach będziemy również w tę samą stronę to prowadzić. Także mam nadzieję, że ten lżejszy odcinek dzisiaj wam się podoba i troszeczkę was natchnie taką nadzieją. Russella Branda wam zalinkuję, bo to jest naprawdę facet, który w całej tej sytuacji bezlitośnie punktuje wszystkie te nielogiczności, nadużycia, a jednocześnie nadaje temu taki fajny, lekki, pozytywny charakter. Oczywiście takim ostatecznym podsumowaniem pozytywnym niech będzie to, że mamy w tej chwili, i to powtórzę teraz za liderami światowymi, mamy szansę zbudować lepszy świat, tylko bardzo ważne jest, żebyśmy to my dyktowali, na jakich warunkach ten nowy świat będzie powstawał. Nie wypuśćmy tego z rąk, bo to, że świat się zmieni, w to już chyba nikt nie wątpi, że jakiś nowy porządek zostanie wyznaczony. Miejmy na to wpływ, naprawdę trzymajmy się razem, dyskutujmy i to my chcemy mieć wpływ na to, jak ten nowy świat będzie wyglądał, jak ten nowy porządek będzie wyglądał. Czego wam i sobie życzę, zapraszam do tego, żebyście wyrazili swoją opinię na temat tego filmu i tego przesłania, które tutaj zawarłem, kciukiem albo najlepiej jeszcze komentarzem. A do tego, jeśli nie robicie tego, zasubskrybujcie kanał na YouTubie. Kanał żyje, będzie się rozwijał. Planuję troszeczkę też dodawać innego typu materiałów wkrótce. Także warto już teraz zasubskrybować, wcisnąć dzwoneczek, żebyście dostawali informacje. I co jeszcze? Na stronie facebookowej też zapraszam do interakcji. Piszcie komentarze, podejmujcie dyskusje. Bardzo dużo osób reaguje na te filmy prywatnymi wiadomościami. Myślę, że oczywiście ja rozumiem wszystkich, którzy się obawiają o to, że na przykład pracodawca coś zobaczy. No ja, jak wiecie, miałem jakieś tam różne też perturbacje życiowe w związku z tym, co mówię. I rozumiem doskonale taką obawę. I wówczas owszem, jestem w stanie podjąć dyskusję i podejmuję na jakichś prywatnych kanałach, ale jeśli możecie, jeśli macie odwagę i macie jakieś zdanie, niekoniecznie właśnie zgodne z moim. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy myślą inaczej, którzy chcą podjąć rzeczową dyskusję, a nie jakieś tam obelgi z tym, co ja prezentuję, to też zapraszam, bo moje poglądy nie są wyryte w kamieniu. Ja wszystkie swoje przekonania jestem zawsze skłonny weryfikować,
jeśli są, ktoś pokazuje fakty, jeśli ktoś pokazuje argumenty, dane, to wszystko to jestem zawsze w stanie zweryfikować, zrewidować swoje poglądy i oczywiście o tym powiedzieć. Także pozdrawiam, życzę miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!